Często jest tak, że przychodzą do mnie osoby i proszą mnie o wygraną w totolotka, aby wyczarować im taką czy taką wygraną. Te osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że taka wygrana, która spadnie z nieba, zostanie wyczarowana, ściągnięte zostają energie, nie da im szczęścia, nie da im zadowolenia. Taka osoba, która czuje, że nie zasługuje, bardzo szybko straci tą wygraną. I dlatego w życiu codziennym dookoła nas jest tak dużo ludzi, którzy wygrali coś, a ich sytuacja po tej wygranej zmieniła się w tragiczną, w dramatyczną. Wcześniej może mieli wynajęte mieszkanie, może musieli pracować 8 godzin dziennie, ale po tej wygranej w bardzo krótkim czasie lądują kompletnie na bruku. Dlaczego? Ponieważ nie czują, że zasługują na tą wygraną i nie umią tym wszystkim gospodarować. Dlatego to jest tak, że trzeba mieć również przekonanie, że każdy z nas ma takie same szanse. Często mamy taki schemat, że tylko ludzie z bogatej rodziny mogą osiągnąć to czy tamto, a dookoła tysiące przykładów, że ktoś z bardzo biednej rodziny osiągnął bardzo dużo. Oczywiście ludzie krytykują takie osoby i wymyślają niestworzone historie, aby jak gdyby wytłumaczyć sobie, że jest to niemożliwe. Ale w rzeczywistości to jest możliwe. Możliwe jest to, że ktoś jest urodzony w bardzo bogatej rodzinie, straci wszystko. I możliwe jest to, że ktoś jest urodzony w bardzo biednej rodzinie i uzyska wszystko. Wszystko, co dla niego jest ważne, co jest dla niego bogactwem. Czyli nie takim bogactwem z gazety, które ludzie mają wyobrażenie, że to czy tamto jest bogactwem, ponieważ każdy z nas ma inne wyobrażenie.